Cześć, z tej strony Dealer i witam Cię w kolejnym odcinku z budowania żelazny. To chyba ja. Cześć. Tak, to jest show, w którym ja i Żelazny budujemy piękne, niesamowite, ukryte bazy. I dzisiaj, słuchajcie, wyjdziemy poza schemat, nie będziemy robić bazy pod ziemią. Żelazny, gdzie zrobimy jestem bazę? Jestem helikopterem, stary, patrz na to, jestem helikopterem. No, wow, czy to już jakiś gadżet, tak? Nie wiem, jestem helikopterem, teraz słuchajcie, jesteśmy jak coś na crafted.pl. Ty Żelazny, uważaj na pewno, ale to chyba jakiś gadżet, ty mi chcesz strollować. Jak piszemy na serwerze crafted.pl gadżety, to możemy dokładać takie różne fajne rzeczy, jak na przykład ta główka, którą przecież widziałeś, albo na przykład bronie? Jakie to są bronie? Czy to jest eksplodujący łuk? Ej, nie, ale zostań, kozacko! Wow! Okej, okay, dobra, to mi się podoba. Łuk, okay, jest wyłączony teraz TNT, ale spokojnie, więc przeróżne fajne rzeczy. Koniecznie wbijaj na premium serwer, oczywiście masz wolne piwo. Piszcie, a teraz słuchaj, Żelazny, będziemy robić fajne rzeczy. Oczywiście ja będę w mojej eleganckiej główce pingwinka, która się oczywiście rusza. I będziemy robić domek, który będzie wyglądać od dołu jak chmura. Troll myślę, że jest superancki, baza elegancka, chcemy zrobić robić ją tak, żeby dało się na niej wchodzić, schodzić. Wszystko będzie w tym odcinku. Zostaw łapkę w górę, jeśli się nie boisz. Zostawić łapkę w górę. Ja bym się bał, dobra. Ja bym też się bał. Czemu tu jest szkło? Czemu tu jest szkło? Bo robimy elegancką bazę w chmurach. A to nie jest za nisko? Musimy żelazny zrobić to wyżej. Wyżej? Okej. Okay. No tu, ja gdzie są chmury. Kumulusy jakieś tam inne. O, się ktoś kumulusy przygotował odcinek. Nie. Set. Dobra, ten zrobię. Czy mnie tak. Dobra, ja tu zrobiłem, już patrz, już jest, chodź. Już zrobiłeś? O nie, tam podmieniłem. Dobra, nieważne. Co ty tam zrobiłeś, dealer? Nieważne, dobra. Wiesz, co jest word edit? Pozwólaj, mamy poradniki na kanale. Zapraszam cię serio bardzo, możesz obejrzeć sobie jak chcesz. Dobra, ale ci oczy ruszają, o co chodzi? Wracam. No mówię ci, to jest ekstra. Nigdy nie widziałem coś takiego w życiu, więc mega się jaram. Tych główek jest więcej, star, tych główek jest tu więcej. Dobra, więc wiadomo, że spodzik będzie z białej wełny. No to jest oczywiste chyba. Więc może ja bym jeszcze dodał pajęczyny, ale to potem, okej? Okay? Tak, ale wiesz, od samego dołu, żeby to serio wyglądało jak chmura. Warto to robić, słuchajcie, nad wodą albo czymś takim, żeby nie było widać aż tak takiego cienia jak teraz, bo oczywiście gramy na płaskiej mapie, więc ten cień jest dużo bardziej widoczny. Gdyby to był normalny świat, taki jak na przykład, jakiś wypaściony świat, jak tam ktoś zbudował, no to zapewne nie byłoby widać tak bardzo cienia, jak widzicie, ktoś zrobił jakąś elegancką rakietę i nie ma żadnego śladu, więc nie przyjmujcie cienia, dopóki nie gracie na płaskiej mapie, to nie będzie wasz problem, uwierzcie mi. Dobra. Co robimy, Żelazny? Taki kształcik, jakąś myślisz? Jakąś podłużną chmurę, no właśnie, co jakiś taki kształcik, żeby nie był okrągły, nie? Jest no git, tak, tak, no właśnie też mi się wydaje, że jest spoko. Chcę, żeby ta baza... Ej, czy to będzie taka baza troszkę jak UFO? Chcesz o tym myślisz? UFO? No, może być UFO. UFO chmura? Nie, to jest zły pomysł. Jeśli tak naprawdę kosmici latają chmurami i tak cały czas są nad nami? Nie mam pojęcia, to jest dobre pytanie, możecie odpowiedzieć na nie w komentarzach. Słuchaj, czy my chcemy, żeby ona miała kilka grubości kratek? Mi się wydaje, że trzeba zrobić. No jasne, musi być taka, no, nie może być płaska. Na pewno musi być, pyk, widzisz coś takiego, żeby to było? Co aż tak? No według mnie tak, według mnie totalnie powinno być, bo jednak chmury nie są takie płaskie zazwyczaj, chyba że ktoś ma odpaloną słabszą grafikę. No dobra, to czekaj, ale to musimy tak czekiem jakoś tak zakręcić od dołu, żeby nie była taka dobra, płaska, to ty nie? Tutaj zakręć to, podkręć, zrób to smart i w ogóle, a ja zrobię na górze wejście albo zejście, bo tak, oczywiście, no... Będzie się chodziło po wodzie, bo jakże inaczej. Ja zacznę od wejścia w takim razie, Żelazny, żeby nie było. Tu będzie wejście w takim razie. To nie jest zabawa, Żelazny. Jak nie będzie wejścia... Pracuj! Jak nie będzie wejścia, to nikt nie wejdzie i będzie każdemu smutno, że jest taka fajna baza, nie można wejść do niej. A to uwierz mi, Żelazny, a tu wodę tu postawisz, okej. No tu wodę postawisz. Tak. Czy to będzie chmura deszczowa lub nie lubię chmur deszczowej? Tak, to będzie chmura, z której siura. A może... Czasami będzie z niej siurać, no bo jakby musi po prostu, okej? Okay? Więc jest piston, to będzie bardzo prosty mechanizm, po prostu stawiamy jeden piston, zrobiłem drugi, bo musiałem jakoś tu coś postawić. Nieważne, taką czułem potrzebę. No i tutaj będzie po prostu lever. O, pyk. Pyk. Nie takie mogę zrobić. Jak to mogę zrobić? Mogę zrobić to na przykład tu, a to będzie głupie. Tak, czemu nie działa? Jeśli to będzie pierwszy odcinek, w którym zajmiesz się mniej niż pół godziny mechanizmami, to będzie okay. Nie! Co jest? Co jest grane? Czemu to nie działa? Dobra, wiecie co, mechanizmy nie działają na serwerze, więc niestety nie zrobimy. Ale jak coś, mystery boxy, to jest to miejsce, skąd możecie wziąć gadżety, jeżeli ktoś się pytał.
Dobra, nikt się nie pytał. Dobra, więc zobaczmy, czy choćby dispenser będzie działać. Nie wiem, myślisz, że będzie działać dispenser? Chyba trzymam nie. Kciuki, serio, trzymam kciuki. To jest jak redstone, to nie będzie działało raczej. Wiesz, to redstone w twoich rękach nie działa nigdy, więc ja nie wiem. No okej, dobra, więc normalnie tutaj postawcie po prostu, zróbcie wejście takie, jak ja chciałem zrobić. Piston blokuje wodę albo dispenser, będzie śmigać. U nas chmura będzie wiecznie deszczowa, będzie siurać zawsze. Oto, więc zejście z naszej bazy. Widzisz? O Jezu, serio, jak to wygląda. Wygląda jakby ptak, który siura. No, ale nieważne. To jest w kształcie gołębia. O nie, wielki gołąb, w którym się mieszka. Super, to będzie naprawdę jak świetny plan, raz, naprawdę. Jak już to pada, to ja bym zrobił od razu takie kropelki deszczu z tego, ze szkła. To jest ogólnie fajny patent. Okay. Czy to będzie ukryta baza jeszcze? Chyba już nie, ale to prawda. Ej, to wygląda serio nieźle. To mi się podoba. To jest okej, to jest dobry design. To mi się podoba. Dobra. Czy zauważyłbyś taką chmurę? Ja w życiu bym jej nawet nie zauważył. Nie, w życiu. To jest ukryte, okej? W życiu, co ty? Nie. Ja tu robię żelazny, panie, oprócz się bardzo, faremkę, którą można połączyć z niesamowitym wejściem na górę, więc żeby nie było. Farmę na chmurze. No musi być farma, no to jest baza, tak? Co jest w bazie zawsze? Dobra, to rób farmę na chmurze. Farma, zawsze musi być farma w bazie. Żelazny, tu się nie znasz? Dobra, no chodź żelazny, musimy zrobić nasz elegancki domek na chmurze? Czy robimy to zintegrowane z chmurą, jak myślisz? No właśnie, stary, nie wiem, myślałem, że my to robimy w środku chmury, ale możemy to w takim razie zrobić jakoś... Ale z kwarcu musiałby być. No też się wydaje tak, no. Kwarc, kwarc. Na chmurę będzie lepszy. Kwarc, wezmę sobie schodki kwarcowe, półpłytki, smooth, okej, nie da się tak dobrze, więc pyk, to jest ten, to mi się nie podoba, to jest dobry, to jest świetny. Ej, to wygląda naprawdę nieźle. Zróbmy nowoczesną bazę, zróbmy taką nowoczesną, czy chcesz taką pałacykową? Wiesz co, kwarc mi się kojarzy pałacykowo bardziej, przez te kolumny, aczkolwiek... Jakby... No to zróbmy kolumny, dobra, już, zróbmy. Spoko. Taką, wiesz, starożytność vibes, no nie? Takie klimaciki. Taki Olimp. Dobra, nie Olimp. Wiem, co ty chcesz zrobić, ufam ci. Panteon, będę... nie wiem. Ciebie. Jakieś rzeczy inne, jakieś kosmiczne. Nie mam pojęcia, żelazne. Musimy zaimprowizować, okej? Jakby widzę, że my wiemy, co robimy. Musimy udawać, że wiemy, co robimy, okej? Ale my wiemy, co robimy, dealer. My wiemy, co robimy. Jasne, robimy Panteon, czy jak to przecież mam ponad milion subskrypcji, wiem, co robię w Minecrafcie, jasne, no że tak. dobra, to wygląda nie, lepiej. Nie, bo tu jest wejście, to może z tej strony, żeby było tak, wiesz? A tu jest wejście. Dobra, już, cicho. Żelazny, wiesz, że jest krzywo? Co jest krzywo? Sam jesteś krzywo. Żelazny, wchodzisz tutaj. I co widzisz? Ale to nie musi być prosto, dealer, nie, no to jest... to czekaj, patrz. To akurat powinno być prosto. No, jest lepiej, tak lepiej. No, bo jednak akurat chmury, prawdziwe chmury nam przeszkadzają, może tak. Wyłączę te chmury, czy da się włączyć Właśnie chmury? Się zastanawiam, czemu ty masz chmury w ogóle włączone, jak nie ma performance. Jak się wyłącza chmury? Nie wiem, clouds off, nie ma chmur. Dobra, więc jedna chmura, która jest, to jest nasza. Więc elegancko wszystko śmiga, tutaj tak. To jest symetrycznie po prostu, jak ty zrobiłeś, żeby nie było. Stary, ja nie wiem, jak to zrobić, ja nie buduję Egiptów zazwyczaj, wiesz? Egiptów, co? Grecji nie buduję. Egiptu? Nie wiem, czy umiem, ale dobra, będzie git, co ty zrobisz? Dasz radę, jesteś dzielnym budowniczym? Zróbmy to tak. Teraz zróbmy to dobra, tak. Dobra, okej, jest super. Nie dobra. Kombinuj. Jest git. Dobra, ale to musi być baza. Tutaj będą musiały być zaraz rzeczy pierwsze. Więc czy to wygląda w ten sposób? Stary, a to będzie bogata baza, więc stawił tutaj złoto, które będzie wystawać. Ej, to wygląda nieźle. Patrz na to. To jest dobre, to się dobrze komponuje. To jest serio fajne. Ja jestem za, to jest plusik ode mnie. Dobra, więc tutaj, ty to robisz bardzo, bardzo sprawnie. To ja może się zajmę w takim razie zaprojektowaniem magazynu, czy coś? Bo to będzie kompaktowa baza, nie? Tak, a może zrobić też coś pod spodem w sumie, jeśli tu jest miejsce, albo nie ma miejsca. Jest miejsce, patrz, chodź. Dokąd mam miejsce? Tutaj mam miejsce? Tu jest miejsce, a tu nie masz miejsca. Tu też możesz mieć, masz szyby. Dobrze, działa. To jest git. Dobra, więc tak, tu będzie, więc myślę, że zejść na końcu tego Panteonu pięknego.
w coś w tym stylu. Tutaj będę musiał zrobić o jedno więcej. Okej, okay, to jest spoko, to jest git, naprawdę, o dziwo. No i tutaj będzie trzeba zrobić drabinki, albo Vines, o. Zrobimy takie małe lianki, bo lianki są fajniejsze niż drabinki tutaj. Wow, będzie klimatycznie, stary, no, proszę ci, ej, co jest z tymi drabinkami, widzisz je? Pa, jak się odklejają. To jest jeszcze bardziej magiczne, bo tu są jakieś magiczne moce i teraz tu już w ogóle jeszcze jest. Bardziej magiczne? To, ale fajnie. Tak. Nie, za serio, tak nie może być. Ale to już... Dobra było, podoba. Panie, tak nie może być, to musi reperować. Pyk, o, dobra, już śmiga, już jest git. Dobra, myślę, że koniecznie tutaj trzeba być zamiast drabinek właśnie dać takie coś. I jest dużo lepiej. I tu będzie taki mikromagazyn, tak mi się wydaje. To jest chyba spoko. Tu już będzie wyjście, tak, to jest wyjście, więc nie mogę przesadzać. I po bokach po prostu będą skrzyneksy. Okej, okay, to skrzyneksy. To jest jakiś nowy rodzaj skrzynki. Fajnie. Tak, to są skrzynki dla młodych ludzi, którzy mówią X zamiast innych liter. Czasami. Co ja gadam? Ja nie wiem. Nieważne, robimy domek w chmurze. Jak ktoś komuś spodoba, to niech zbuduje i nam wyśle koniecznie. Więc... Albo wbije, tutaj jest serwer i zbuduje obok nas. Albo wbija, coś. Dokładnie. Ja mam swoją działeczkę i to budujemy. Skrzyneczki są pojedyncze, bo tak, nie pytajcie się czemu. Crafting table koniecznie musi być, wiadomix. I być może fajnie by było tutaj dać po prostu piecyki, tak mi się wydaje. Więc biorę piece, pyk. Tutaj jest po pycyku, tu na środku będą, a taka cała ściana crafting table, wypasik, no jakże inaczej. No i spoko, jakby kompaktowy magazyn, a jaki uroczy, czy coś. Magazyn uroczy, tak, magazyn jest super. Wydajny jest. Pracuję nad designem na zewnątrz. Skrzynki mi znikają. Ciężkie. To dobrze, bo o to chodzi, że masz wszystko trzymać w głowie, a nie w głowie. Okej. Nie jestem pewny, czy tak miało wyglądać. Okay. W kieszeni, działa, dobra? Jak jest. Okej, okay, dobra. Ja nie wiem, co się dzieje. Wybaczcie mi. Tutaj będzie szkło, bo szkło będzie fajnie wyglądało, będzie tu wszędzie, pod całym magazynem. To mi się podoba dużo bardziej. Okej. Okay. No i koniecznie to jakoś oświetlić. Więc oświetlimy to glowstone'em? Czy można oświetlić? Może silanternem? Stary, nie wiem, ty jesteś magistrem spraw dość oświetlenia, to się, ale to mi się podoba, to mi się podoba, dobrze jest. Tylko tak, gdzie tu miejscowić? Być może po prostu fajnie będzie dać to tutaj i przykryć to white carpetem, białym. O, super, na to można podejrzeć sobie, ja to rozwalę, okej, okay. I jest dużo fajniej. Super, więc jak wchodzę na dwór, patrzę, co tam... Co ty odwaliłeś? No próbuj to jakoś tak zrobić, dobrze. Żeby to było klimatyczne, to nie jest klimatyczne, no, kompletnie. Jest takie kurduplowate, nie? No właśnie, nie mam pojęcia, co dlatego, z tym zrobić. Dlatego, że zrobiłeś ściany. A to nie ma być ścian tutaj? Jak robimy, próbuj coś z nimi zrobić. Jak zrobimy ściany, to wtedy traci, wiesz, twój urok taki. No właśnie, bo chciałem coś z tym, jakby chciałem takie... Dobra, to nie, już. Nie, już. A gdyby... Okej, okay, bo to jest naprawdę małe, to jest serio miniaturowe, ale... Znaczy, nie mówię, że to jest źle, no nie, jakby... Okej, okay, no nie, jakby... Kwestia chmury. Mamy złą chmurę, ale takie chmury się zrespiły, więc chmurę. Sorry, no. Tak, takie życie. Taki live, no nie? Ej, czy to jest znowu żelazne... Co jest nie... No a, nie, to ja zrobiłem niesymetrycznie. Ty to źle zrobiłeś. Ja to źle zrobiłem. Dognę, sorry. Jezu, au. Choroba już ci przeszła. Au. Prawie, wiesz. Zabolało, jest dobra. O, nie. Dobrze, no cię tak, wyleczyli już. No tak, dużo łapek w górę było, więc się udało. No ale było ciężko, naprawdę. Więc spoko, ja ustawiam więc to wszystko dalej, okej, okay, ale fail, ale krzywe to było i straszne. Czemu? Przestań się bugować. Pyk. O! Od razu lepiej, potrójny magazyn, rzeczywiście więcej miejsca, więc gituwa, ogromna ilość picyków, no bo w końcu trzeba przepalać jakieś rzeczy. Co tu kombinujesz, panie Zielarz? No nie próbuję coś zrobić z tym, bo tak, to jest nudne, straszne. Jakoś, no, nie jakoś, wiem, no. Nie wiem też, no jakby panie Żelazny, tu pan jest ekspertem, proszę tutaj... Ej, buduję taką świątynię, drugi raz w życiu. I to pierwszy raz w życiu na chmurze, wiesz? Drugi raz w życiu. Sprawę. No dobra, ale gdzie sobie... Ktoś do nas strzela! Strzela ktoś do nas! Jest niewidzialny, jest tak daleko, że go nie widzimy. Okay, na szczęście mamy tajemniczą bazę, której się możemy ukryć, co nie? Tak, totalnie możemy się ukryć. Tylko gdzie zrobimy łóżko? To jest moje pytanie, bo... co myślisz o tym, żebyśmy zmieścili tutaj jeszcze takie ćwierć piętro? Ćwierć piętro? Takie... Super, patrz, widzisz to?
A tutaj... Co robię? Ćwierć piętro. Zły pomysł? Dobra, dawaj, dawaj. Jakby, czekaj, według mnie to jest całkiem zabawne. To jest... Stary, to musiałby wisieć. O, wisi, ale zepsułem przy... No nie, czekaj. O, co zrobiłeś? Co zrobiłeś? Zepsułem liany. Zepsułeś liany. No dobra, to się zdarza nad najlepszym chyba. To musiałoby tak wisieć, znaczy, żeby to było takie, albo to pojedyncze. Okej, okay, nie, ale to wiesz co? Ja bym zrobił tak jak z kolumny. To, jak robimy to z kolumny, a nie z wełny. Z kolumny? Dobra, może być z kolumny. Tak, jak już to z tego, mi się wydaje. I to nie wygląda źle tak naprawdę, zobacz. Ja nie potrafię w te kolumny, kompletnie nie potrafię. Co jest? One się bakują, niestety. Znaczy, tak, liany. Tak, trzeba, żeby mi rozwalać je i kłaść jeszcze raz. O. Też dobra, ale to nie wygląda dobrze, dealer. To wygląda źle. Bardzo źle, czy trochę źle? To wygląda bardzo źle. Bardzo źle mówisz. Ja bym... Posłuchaj, patrz na to, stary. Niech to wisi. Niech to wisi. A może wisieć? Tyle. A tak, może wisieć, tak. Dobra, od razu lepiej, że raz. Da się tu wejść? Czy da się tu wejść? Da się. Z Tarzanem, wiesz? Tak, totalnie. I na górze musi być oczywiście białe łoże, albo pomarańczowe, tak jak ja wziąłem. Jeżeli lubicie, to może być pomarańczowe, oczywiście. Tutaj można robić dwa łóżka, jak się jest sztosem. A tutaj położyć na przykład skrzynkę? Albo dobra, Ender Chest. Ender Chestik na górze, proszę bardzo. I mamy fajną na górze sypialnię? Sypialnię? To na strychu bym powiedział. Mocno powiedziane. No dobra, na strychu, niech będzie. Okej, czy z tej strony możemy cokolwiek robić? To już jest koniec naszej... To jest koniec chyba. Nie! Tu jest miejsce! Panie, my tu zmieścimy Enchanting Table. To jest totalna magia. Books, biorę książeczki. I tutaj zaczynam to... upychać jakoś i zaraz to będzie trzeba zabudować z zewnątrz, bo no nie może wyznawać książka z chmury, wiadomo, więc tu będzie to w ten sposób, okej, dobra, chyba jest git, to od spodu zrobię już chmurkowość piękną, okej, tutaj też, dobra, jest chyba w miarę good. Mam kozak pomysł, ale nie wychodź tu i nie patrz na te różowe wełny, to jest... Dobra, jeszcze póki co nie patrzę na nic, nie martw się, trochę się zaczynam bać za to, to brzmi bardzo podejrzanie, ale okej, jakby nie wnikam w żadnym wypadku. Na razie coś takiego, rozwaliłem jedną lianę, będę tego żałować do końca moich dni, ale w sumie jest git, można tu jest chodzić. I nie mogę, Co się dzieje? Czemu płaczesz? Chcę to na kwiatki zrepensować i nie mogę, kurde bele, aż tak? No, miał być fajnie, nie jest fajnie. Okej, dobra, nie wnikam. Dobra, jest enchanting. Nie wiem, na jaki poziom możemy enchantować, bo trzeba by zmienić też tu na dole, a pójdę to nie robię. Ale jest, oczywiście możecie zmienić, jak chcecie, jak preferujecie. Możecie zrobić więcej książek. Ja zrobiłem tyle i to jest mój wybór osobisty. Dobra, więc tutaj jeszcze zrobimy też koniecznie światełko, więc ja to może w ten sposób... Pyk, tak upykam i wezmę dywanik, bo wszędzie musi być jasno, żadnych mobów, to my nie chcemy w tej bazie. Na chmurze, czy moby się mogły spawnować na chmurze? Wiesz co, na tej chmurze chyba mogłyby, tak się składa niestety. Nie, nie mogą i tyle. Wow, okej. Dywan tutaj, daj. Tak. Wow, panie, stary, jesteś. Ja wiem, co robię, panie żelazni. Dobra. Nie ufam ci, ale dobra. Czemu nie ufasz? Ale wiesz, co najważniejsze na świecie? Co jest? Bezpieczeństwo! Musimy zrobić barierki. Barierki? Sorry. Z czego? Z czego robisz barierki? Robimy barierki. Okej, rzeczywiście. Ale one są przerywane. Ale to dobrze wygląda, że są przerywane, bo to znaczy, dobra, że są takie magiczne. Tak, specjalnie chcesz drugą kratkę, tak? To nie było tak nieregularnie. I teraz a nie, bo ja mogę połączyć, jak coś. Nie musisz łączyć, to może być właśnie tak nieregularnie, to jest spoko według mnie. Okej, dobra, to dobra. To jest prawda, to się sprawdza, tylko ja coś baguję to. No dobra, więc to jest fajne, to mi się podoba, tu jest farma taka mini kompaktowa, oczywiście, no jest bardzo mini. Ale całej rodziny, myślę, wiesz? Okej, jeżeli starczy ci tyle chleba dla całej rodziny, to spoko. Tu mamy enchanting table, mamy magazyn. W sumie, czego brakuje nam w tej bazie? Nie wiem, czegoś mi tu brakuje, chcę coś postawić. Czegoś brakuje? Wiem, czego brakuje. Patrz na to. Co? Popatrz. Nie boję się, uwaga, brakuje... Kobla. Pomnika. Pomnika. To jest...
Tak, dealer, brakuje pomnika. To jest właśnie to, o czym myślałem. Patrz, no, pomnik, grecki pomnik. To wygląda jak grecki pomnik? To musimy jeszcze zrobić grecki antypomnik. Albo nie. Antypomnik, czy ja robię to tutaj. Tu jest piękny. Piękny posąg, słuchaj. Potrzebuję jeszcze tylko tego. I proszę, zobacz. To. A patrz na to, a właśnie to chciałem rzymska zrobić. Rzymska rzeźba, słuchaj. Z nosem. Czyli on się tutaj będzie wychwalać. I doniesie o dzień. O, widzisz, patrz. O, wow. Jest jednorożcem nawet, widzisz? I ma. Ma czubek. Nie, jest jednorożcem. Dwurożec chyba. Dwurożec, to prawda. Okej, okay, i ma nawet. O, może ruszać się rączkami jest. Czemu zasłonić mu oczy rogiem? To jest najdziwniejsza baza, jaką budowaliśmy. Nic nie nic mówić. Jest piękna. Jest piękna. O, popatrz! Coś ty zrobił? Nie! Nie z niego takiego złego, kurde, ej, nie. To jest zły. Miły człowiek, dobra? No zobacz, on ma taką miły wyraz twarzy. On się uśmiecha, nie widzisz tego? Tak. Wiesz co? On mówi... To jest koniec tego odcinka, żelazny. Dostał łapkę. To jest nasza baza. Krafet.pl. Żelazny koniecznie wpadnij na kanał. Ta baza była dziwna, ale poprzednie koniecznie obczaj również masz w karcie, w playliście. Cześć, do usłyszenia już o 17.30 na kanale Sferajną XD!